Przechodzimy, proszę Państwa, do następnego projektu uchwały. Projektu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez wójta gminy Sutras w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy na okres do 2 lat. Proszę opinię Komisji Finansowo-Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego. Komisja pozytywnie zaopiniowała ten projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania do projektu uchwały? Jeśli nie ma, przystępujemy do głosowania nad projektem. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez wójta gminy Suchy Las w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy na okres do 2 lat? Raz, proszę, 15 radnych za. Uchwała została przyjęta. Nosi numer 22 łamane przez 230 łamane przez 16. Ja w tym roku. 25 sierpnia. Ja już nie mam niestety tego w swoich materiałach. Nie mam daty 25 sierpnia. Mam aktualną datę. Także proszę poprawić, proszę uprzejmie poprawić datę na dzisiejszą w swoich materiałach. Przechodzimy do kolejnego projektu uchwały. Punkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia zadania zarządzania niektórymi publicznymi drogami powiatowymi. Ze względu też na ten punkt przeczytałam Państwu dzisiaj to pismo o drogach powiatowych. Proszę Pan Radny Majewski. Komisja opiniowała projekt uchwały 5 głosami za, jednogłośnie przyjęła ten projekt. Dziękuję. Czy są jakieś uwagi? Nie widzę. Proszę, Pan Radny Łukszo. Ja mam pytanie do Pana Wójta. Głośno. Do Pana Wójta mam pytanie, bo to dotyczy oczywiście ścieżki Biedrusko-Radojewo. A ponieważ sprzeczne informacje gdzieś krążą a propos etapów i tak dalej, i tak dalej. Dlatego teraz chciałbym zapytać, co się dzieje z tym tematem, jak to faktycznie w tej chwili wygląda, kiedy będą przetargi poszczególne ogłaszane. Szczęśliwo wiem, że Pan Wójt chociaż w dzisiejszej sesji to wspomniał, ale będę bardzo wdzięczny, jeżeli Pan Wójt to powtórzy, bo to się utrwala wszystko, więc będą jakby też materiały na to, żeby gdzieś tam Pana Wójta trzymać w cudzysłowie za słowo, że coś się z tym dzieje i są to konkretne daty, które Pan Wójt. Niestety nie byłem w urzędzie, byłem na wyjeździe, dostałem od kolegi SMS-a, że ogłaszamy przetarg. Ogłaszamy przetarg. Także chcemy rozstrzygnąć go w ciągu 3 tygodni. Czas realizacji pierwszego etapu liczymy 10 miesięcy. 10 miesięcy. Pierwszy etap kończy się na przepuście, bo na wysokości Łysego Młyna to jest 1460 metrów. Od granicy miasta. Podpisaliśmy w zeszłym tygodniu z miastem umowę o przejęciu od nich, no bo tak byśmy czekali z 3-4 lata, taką informację dostaliśmy, więc, ale zakładaliśmy, że jeżeli dostaniemy środki zewnętrzne, środki unijne, to będziemy wykonywali to 150 metrów na terenie miasta. No bo my wchodzimy w teren miasta w pewnym momencie. Żeby nie robić żadnej szutrowej, żadnej drogi tymczasowej, po prostu wykonamy ją w tej samej technologii, zresztą to jest objęte projektem. I to jest pierwszy etap. To jest pierwszy etap, czyli od granicy miasta do przepustu na wysokości Młyna. Drugi etap to jest cały odcinek od tego miejsca do Biedruska. Pierwszy etap zdecydowanie bardziej skomplikowany. Raz, że idziemy w skarpie od strony miasta. Proszę? Pierwszy jest skomplikowany. O wiele bardziej od pierwszego. No i ma te różne przejścia pod tym, z takim trudnym wejściem w skarpę, która jest po drugiej stronie, jak się z Łysego Młyna mija Łysy Młyn i lekko pod górę jedzie, to jest taka ostra skarpa. My na tą skarpę wchodzimy, musimy ją umocnić. Ale to już mówię w tej chwili o drugim etapie. Drugi etap ze względu na ogłoszony konkurs na drogi rowerowe musimy najpóźniej zgłosić do 15 listopada.
W tej chwili mamy na ZUD-zie. Na ZUD-zie i będziemy odbierali w przyszłym tygodniu z ZUD-u, ale potem musimy jechać jeszcze na ZUD wojskowy, ponieważ na tym drugim etapie jest kabel do jednostki chemicznej, natowski kabel, którego przebudowa wymaga uzgodnienia we Wrocławiu. Tam jest przy okręgu wojskowym taka specjalna jednostka telekomunikacyjna, której uzgadnia się dla właściwego okręgu wojskowego wszystkie te instalacje. Dostaliśmy informację, że mamy przyjechać osobiście, wtedy istnieje szansa uzgodnienia tego na miejscu, więc jestem dobrej myśli. Natomiast bez ZUD-u drogowego tutaj stąd nie możemy pojechać na tamten ZUD z tym kablem wojskowym. Jak tylko będziemy mieli to uzgodnienie, to natychmiast musimy wystąpić o ZRID do powiatu, bo robimy to ZRID-em również. Żeby uzyskać ten ZRID, musimy otrzymać od dyrektora generalnego, od dyrektora regionalnego na Gajowej podobną opinię, jak dostaliśmy do pierwszego etapu w sprawie przejścia przez tą Dąbrowę Świetlistą. Ja już z dyrektorem regionalnym rozmawiałem, ale żeby to dostać, musimy otrzymać interpretację opinii RDOŚ-u w sprawie pierwszego i drugiego etapu, który został wydany wspólnie dla całej ścieżki. Interpretację, która dotyczy tylko i wyłącznie do Dąbrowy Świetlistej. Otrzymamy tą interpretację w przyszłym tygodniu, we wtorek albo w środę i po prostu wtedy pojedziemy o opinię do regionalnego dyrektora. I wtedy będziemy mieli komplet dokumentów, żeby wystąpić o ZRID. ZRID to jest do 4 tygodni, więc prawdopodobnie uda nam się, znaczy na pewno uda nam się zmieścić w czasie, tym bardziej, że powiatowi też zależy, aby uzyskać dofinansowanie na ścieżki rowerowe, bo oni chcą też po prostu być beneficjentem jak największej ilości środków. Nie ma dużo na ścieżki rowerowe, bo to jest 3 miliony euro na całe rozdanie na ścieżki, bo Bartostrada jest wyłączona całkowicie z tego. I to jest jedyna droga rowerowa, którą starostwo ma przy swoich drogach, którymi zarządza, więc bardzo im zależy, żeby nawet odwrotnie teraz stać się partnerem finansowym i wystąpić wspólnie z gminą Suchlas o dofinansowanie. Mówię o tym, ponieważ jest wtedy bardzo duża szansa na uzyskanie środków zewnętrznych na realizację tej ścieżki. Wtedy mielibyśmy w przyszłym roku, latem, ścieżkę wykonać. Tak wygląda historia ścieżki. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę samodzielnie głosu nie zabierać. Czy jeszcze ktoś chce coś dodać? Proszę pan radny Mukrzo. Dziękuję za te wyjaśnienia. Mówicie, nie historia, a przyszłość tej ścieżki wygląda tak, że będzie w przyszłym roku. Miejmy nadzieję, że tego nie pojęcie ogólne. Ja wiem, że historia jest długa. I tak, jest długa i kręta i bolesna, bym powiedział. Tak. No, dziękuję bardzo. Dziękuję. Przystępujemy w takim razie do głosowania projektu uchwały w sprawie przejęcia zadania zarządzania niektórymi publicznymi drogami powiatowymi. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały? Piętnastu radnych za. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Nosi numer 22/231/16. Przechodzimy do kolejnego punktu, do punktu 11, do punktu 11 w tej chwili. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Aquanet S.A. na lata 2017-2021. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos, otwieram dyskusję. Komisja Komunalna i Ochrony Środowiska tę uchwałę opiniowała. Proszę uprzejmie. Zaopiniowaliśmy pozytywnie tę uchwałę, aczkolwiek nie bez wątpliwości. Dziękuję. Pan radny Hołcia. Panie i panowie radni, sprawa wygląda w ten sposób, że za tym planem z Aquanetu kryje się pewne niebezpieczeństwo. Bo to Aquanet chce w
zmonopolizować do końca zaopatrzenie w wodę północy. Mianowicie chodzi o to, że ujęcia wody zarówno w Kludowie, jak i w Zielonkowie zostaną zamknięte i zlikwidowane. I teraz wyobraźcie sobie sytuację taką, że gdzieś po drodze linia pęknie, coś się zdarzy, coś się wydarzy na linii i cała północ jest pozbawiona zaopatrzenia w wodę. Rysiu ci przywiezie. I wtedy, ja przywiezie. I wtedy, bardzo proszę nie dyskutować. I wtedy będą sytuacje, będzie trudne. Druga sprawa, która wynika, to tutaj te kalkulacje, które są, które pociągają za sobą wzrost kosztów zaopatrzenia w wodę. Wzrost kosztów po prostu, które my poniesiemy jako konsumenci. I dlatego uważam, że spółka Aquanet w tym wypadku chce po prostu naszym kosztem po prostu się bogacić. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę, pan wójt. Ja chciałbym zacząć od pytania do pana radnego. A jaka jest alternatywa? Nie jest ujęcie w Zielonkowie, jest ujęcie w Chludowie, które zaopatruje w tej chwili. To ujęcie w Chludowie 16 metrów sześciennych. Ujęcie w Zielonkowie, ja mówiłem o tym ostatnio, proszę Państwa. Jego żywotność jest oceniana na poziomie 3-4 lat. Przy tym rozwoju, jaki jest w tej chwili, rozwoju Golęczewa, Zielonkowa i Chludowa, nie jesteśmy w stanie. Mówię o Aquanecie. Mówię o monopoliście. Pan powiedział, że jest ryzyko monopolu. No ten monopol on już tak naprawdę jest od wielu, wielu lat. Czyli monopol oparty na braku możliwości wejścia na ten rynek innego podmiotu tak naprawdę. Dzisiaj tym podmiotem jest Aquanet. I moim zdaniem należy się cieszyć, że udało się uzyskać środki na magistralę, która, proszę mi wierzyć, będzie miała szereg zabezpieczeń, jeżeli chodzi o gwarancję dostaw, płynność dostaw wody, nie było ani jednej awarii. Mówię o tej 500-ce, która funkcjonuje od 6 lat i zaopatruje Suchy Las wodę, a nie chcę przypominać Państwu, co było wcześniej w Suchym Lesie. Niektórzy radni pamiętają, jak było powyżej 20 stopni, to na górkach ciśnienie było na poziomie prawie zerowym. Albo w ogóle nie było. Państwa, jeżeli chodzi o taryfę, jeżeli chodzi o ceny, o taryfy i ceny, proszę Państwa, dzisiaj jest wspólna taryfa dla wody i trzeba się bić o to. Poznań chce to zmienić. Chce to zmienić i wprowadzić taryfy w oparciu o zużycie. Z punktu widzenia takiego ekonomicznego jest to uzasadnione, natomiast z punktu widzenia społecznego to oczywiście można mieć wiele wątpliwości. Trzeba pamiętać, że Aquanet jest bardzo specyficzną spółką. Jest spółką o pewnym takim wymiarze społecznym, o odpowiedzialności społecznej. Tutaj nie można się tylko i wyłącznie na zysk nastawiać i to są argumenty, które bardzo często są teraz używane przy okazji rozmowy na temat prywatyzacji Aquanetu, czy sprzedaży akcji spółki Aquanet. Gorzej wygląda sprawa z taryfami ściekowymi. To wszyscy wiemy o tym, że taryfy ściekowe są oddzielne dla różnych zlewni i różnych gmin. I całe szczęście, że dla gmin. A nie przeszedł ten lansowany kiedyś wniosek, żeby zlewniowo traktować cenę, bo wtedy na przykład w miejscowości na północy przy ekstensywnej zabudowie miałyby bardzo, bardzo wysoką kwotę. A tutaj pewien solidaryzm, który będziemy musieli włączyć w pewnym momencie, spowoduje, że będzie korekta w górę, ale będzie solidarny dla wszystkich mieszkańców gminy. Wtedy będzie to zdecydowanie mniej odczuwane. Na zakończenie chcę powiedzieć o czymś, o czym Państwo na pewno czytaliście, bo to właśnie w tych dniach się wszystko odbywa. Już są wyliczone skutki wprowadzenia nowego prawa wodnego, które teraz się okazuje, będzie miało również przełożenie na prąd. Przełożenie na prąd. I bardziej bym się obawiał jakby właśnie tych skutków i stworzenia tego monopolisty
ogólnokrajowego, czyli gospodarstwo woda narodowa, chyba tak to się nazywa, niż to, o czym w tej chwili rozmawiamy. Budowa magistrali na północ i wygaszenie Zielonkowa i Grudowa to jest kierunek, który całkowicie popieram i jest to w naszym interesie, żeby mieć dobrą jakościowo wodę, wody pod dostatkiem i z gwarantowaną ceną, o co pewnie trzeba się będzie bić, gwarantowaną ceną na poziomie poznańskim. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania projektu uchwały w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Aquanet SA na lata 2017-2021. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu tej uchwały? 13 radnych za, kto jest przeciw? 1 radny przeciw. Kto się wstrzymał? 1 radny się wstrzymał. Mamy 15 głosów. Uchwała została przyjęta. Wnosi numer 22/232/16. Przechodzimy do kolejnego punktu. Punktu 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Suchy Las. Opiniowała Komisja Społeczna. Bardzo proszę, pan przewodniczący Krzysztof Kilas. Komisja Społeczna opiniowała pozytywnie, jednogłośnie. Zmiana uchwały jest w związku z koniecznością dostosowania zasad wynajmu lokalu z mieszkalnego zasobu gminy do obowiązującego stanu prawnego. Należało wyeliminować z treści uchwały paragraf 1 ustęp 3 oraz zmienić paragraf 3 punkt 6 tak, aby osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu nie była automatycznie wykluczona z kręgu osób mogących ubiegać się o najem lokalu innego niż socjalny. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby coś dodać? Przystępujemy do głosowania. Głosujemy projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Suchy Las. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały? 15 radnych za, jednogłośnie. Uchwała została przyjęta. Nosi numer 22/233/16. Przechodzimy do punktu 13. Podjęcie uchwały w sprawie programu Karta Dużej Rodziny. Czy któraś z komisji opiniowała tę uchwałę? Nie. Czy ktoś z Państwa chciałby dodać coś na ten temat? Proszę bardzo, pan radny Pilas. Bardzo ładnie tutaj w programie Karty Dużej Rodziny w rozdziale pierwszy, w paragraf pierwszy, bardzo ładne rozwinięcie jest, czym jest w ogóle. Jest to promocja rodziny wieloletniej oraz działań na rzecz rodziny wielodzietnej oraz działań na rzecz jej wzmacniania, wspierania rodziny wielodzietnej przez utworzenie, ułatwienie jej członkom dostępu do kultury, relaksu, sportu oraz innych dóbr usług. To tak w skrócie. Dziękuję bardzo. Ja pozwolę sobie tylko przytoczyć paragraf drugi tej uchwały. Środki niezbędne do realizacji
programu pochodzić będą z budżetu gminy Suchlas oraz z budżetu partnerów, którzy przystąpią do programu. I zważywszy, że karta dużej rodziny jest bardzo istotnym dokumentem, chciałabym zaapelować do pana wójta. Szkoda, że wyszedł pan prezes Gminnego Ośrodka Sportu, bo też chciałam do niego skierować taki apel, żeby dołożyć szczególnej troski, aby bilety wstępu dla naszych mieszkańców, czy też dla rodzin wielodzietnych były szczególnie korzystne. Proszę państwa, przystępujemy do głosowania projektu. Projekt uchwały w sprawie programu Karta Dużej Rodziny. Kto z państwa jest za przyjęciem projektu uchwały? 15 radnych za, jednogłośnie. Uchwała została przyjęta. Nosi numer 22, łamane przez 234, łamane przez 16. Przystępujemy do punktu 14. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia prac pielęgnacyjnych na pomniku przyrody Dębie Szypułkowym. Poproszę przewodniczącą Komisji Komunalnej i Ochrony Środowiska, panią doktor Agnieszkę Tarkowską, o opinię komisji. Członkowie komisji wykazali się zrozumieniem, że rzeczywiście te prace na pomniku powinny zostać podjęte. Natomiast mieliśmy szereg wątpliwości co do tego, czy rzeczywiście gmina miałaby je wykonywać. Tutaj bym prosiła może o wyjaśnienie pana wójta, czy będziemy finansować te prace i poza tym, czy to nasze ZGK, czy też jakaś firma zewnętrzna miałaby to wykonywać, czy jednak cały ciężar tej sprawy gmina postara się przenieść na leśnictwo. Tak. Nadleśnictwo. Dziękuję. Czy pan wójt chce odpowiedzieć? Jest to jakieś porozumienie przygotowywane z nadleśnictwem, natomiast szczerze powiem, jaki tam jest parytet zaproponowany. Jakieś dofinansowanie jest, ale nie odpowiem pani dokładnie, ani kwotowo, ani procentowo. Dziękuję bardzo. Pan radny Pilas? Ja mam pytanie do pana wójta. Czy mamy w gminie ewidencję pomników przyrody, czyli drzew? Tak, oczywiście. Tak? Gdzie go można przeczytać? Dziękuję bardzo. Pan radny Honcia. Panie wójcie, sprawa wygląda w ten sposób, jeżeli chodzi o pomniki przyrody, że ja zwracałem się do Rektoratu Ochrony Środowiska, żeby objąć opieką jako pomnik przyrody platan, który znajduje się przy starej szkole w Kludowie. Jest to drzewo, które ma ponad 100 lat, jest w bardzo dobrej kondycji fizycznej, ale w pewnym momencie tam już się przymierzano, żeby mu obcinać gałęzie. No słuchajcie, jest kwestia taka, że jest to jedyne takie drzewo na terenie wsi Kludowo, a jednocześnie platan naprawdę bardzo ładny, szkoda, żeby się zniszczył. Rozmawiałem z panem Orczewskim, on mówi, że ja muszę przynieść dokumentację, czy ten platan może być pomnikiem przyrody, czy nie. No w końcu jest to referat ochrony środowiska i ostatecznie na moje zgłoszenie oni powinni stwierdzić, jak to wygląda, a nie ja mam szukać dokumentacji, bo nie wiem, jakie warunki ma spełniać to drzewo, które ma być chronione, na jakiej zasadzie i tak dalej. I uważam, że to jest taka spychotechnika, odepchnięcie się dalej. Dziękuję. Zwrócę uwagę. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś z państwa chciałby coś? Proszę pani radną Targońską. Chcę odpowiedzieć panu Głośni, proszę. Chcę odpowiedzieć panu radnemu Honci, że Komisja Komunalna prawdopodobnie już w przyszłym roku, ale zajmie się tymi sprawami dotyczącymi pomników przyrody i w ogóle jakichś relacji między gminą a nadleśnictwem, ochroną przyrody, obiektów przyrodniczych chronionych i tych, które powinny być chronione, procedur z tym związanych. Myślę, że jedno z posiedzeń właśnie temu zagadnieniu poświęci. Jest bardzo wiele na przykład pięknych drzew pomnikowych. Głośniej, bo nie słychać pani. Bardzo wiele drzew pomnikowych o wymiarach pomnikowych znajduje się w Biedrusku, jednak nie są one chronione jako pomniki przyrody. Wydaje mi się, że tą listę naszych pomników przyrody powinniśmy po prostu wzbogacić i uzupełnić. Dziękuję bardzo. Pan radny Matysiak.
No właśnie, ja tutaj mam takie obawy. Zaakcentuję od razu, że jestem za chronieniem przyrody i tych pomników przyrody, a nawet nie tylko pomników przyrody, ale każdego drzewostanu. Tylko no, obawiam się, że na terenie gminy mamy bardzo dużo pomników przyrody. Bo jadąc sobie ścieżką rowerową wzdłuż rzeki Warty, tam mamy w ciągu kilkadziesiąt chyba potężnych dębów. I zachodzi obawa, że za chwilę no, spadnie to na nas, ten cały ciężar utrzymywania tych drzew w dobrej kondycji. Myślę, że to, co tutaj radna dr Targońska zaproponowała, takie posiedzenie z nadleśnictwem i wypracowanie jakiegoś rozwiązania co do ochrony tych drzew, tych pomników, będzie jak najlepsze i myślę, że no, w jakiś sposób określi tutaj wójtowi programowania budżetu, uwzględniając też właśnie no, wydatki związane z tym. Dziękuję pani radna Targońska. Ja panie wójcie pytałam także o to, kto będzie wykonywał te zabiegi. Czy nasze ZGK na tym dębie? Nie, tam było w uzasadnieniu. Na pewno nie. Nie pozwoliliby na to, żeby to był nie ma doświadczenia. Takich próbek mamy na przykład 5. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania projektu uchwały w sprawie uzgodnienia prac pielęgnacyjnych na pomniku przyrody w dębie Szypułkowy. Kto z państwa jest za przyjęciem projektu uchwały? 15 radnych za, jednogłośnie. Uchwała została przyjęta. Nosi numer 22 łamane przez 235 łamane przez 16. Przystępujemy do kolejnego punktu. Punktu 15. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających członka Rady Sołeckiej wsi Złotkowo. Czy ktoś z państwa chciałby o coś zapytać? Nie? No to, że członek wyprowadził się ze Złotkowa i taka jest potrzeba wyboru dodatkowego. Dziękuję. Przystępujemy w takim razie do głosowania projektu uchwały w sprawie zarządzania wyborów uzupełniających członka Rady Sołeckiej wsi Złotkowo. Kto z państwa jest za przyjęciem projektu uchwały? 15 radnych za, uchwała została przyjęta. Nosi numer 22 łamane przez 236 łamane przez 16. Przystępujemy do następnego projektu uchwały, projektu uchylającego uchwałę w sprawie współdziałania gminy Suchyla z organizacjami pozarządowymi w zakresie promocji gminy. Czy komisja społeczna opiniowała tę uchwałę? Uzasadnienie do uchwały. Powodem uchylenia uchwały jest uregulowanie kwestii małych grantów. W ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W związku z tym funkcjonowanie uchwały, która przewiduje zlecanie zadań do kwoty 20 tysięcy złotych, jest bezprzedmiotowe. Przystępujemy do głosowania projektu uchwały uchylającego uchwałę w sprawie współdziałania gminy Suchyla z organizacjami pozarządowymi w zakresie promocji gminy. Kto z państwa jest za przyjęciem projektu? 15 radnych za, jednogłośnie. Uchwała została przyjęta, nosi numer 22 łamane przez 237 łamane przez 16. Przystępujemy do kolejnego punktu w sprawie nazwy ulicy w Suchym Lesie. Poproszę panią przewodniczącą Komisji Komunalnej Ochrony Środowiska o zaopiniowanie. Opinia była pozytywna. Nadaje się nazwę ulicy w Suchym Lesie. Ulica Kaktusowa będzie. Kto z państwa jest za przyjęciem projektu uchwały?
Tak, co tak. 15 radnych za, jednogłośnie. Uchwała została przyjęta, nosi numer 22, łamane przez 238, łamane przez 16. Przystępujemy do kolejnego projektu uchwały w sprawie nazwy ulicy w Suchym Lesie. Poproszę panią radną parlamentarną. Opinia była pozytywna. Ulica będzie nosiła nazwę ulicy Śliwkowej. Kto z państwa jest za przyjęciem projektu uchwały? 15 radnych za, jednogłośnie. Uchwała nosi numer 22, łamane przez 239, łamane przez 16. Przystępujemy do kolejnego projektu uchwały. Przyjęcie oświadczenia Rady Gminy Suchy Las w sprawie stanowiska wobec przedłożonego Radzie Gminy Suchy Las oraz wójtowi Gminy Suchy Las przez pana Ryszarda Jaś, listu intencyjnego z dnia 4 maja 2016 roku w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Biedrusku, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 13/8. Czy ktoś z państwa chciałby coś powiedzieć? Proszę, pan radny Matysiak. Tak, w związku, że byliśmy zebrani i dyskutowaliśmy bardzo szeroko na tym. Mamy opinię tutaj mieszkańców, czy uwagi, które były przez nich składane. Mówiliśmy tutaj oświadczenie gminy ciutkę zmienić w tym, co było w ostatniej propozycji. Ponieważ też po wysłuchaniu pana wójta na jednym z posiedzeń Komisji Finansowo-Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego. Później wczytałem się w protokół jeszcze. Wysunęło się kilka w odczuciu moim poważnych argumentów za tym, żeby jednak to oświadczenie jeszcze zmieniło formę. Ja chciałbym teraz przekazać to oświadczenie radnym i chciałbym zawnioskować od razu o 5-10-minutową przerwę w celu zapoznania się, przedyskutowania tego. Zarządzam 5, słucham. Przytomnie przeświadczenie, zarządzam 5 minut przerwy. Ale gdzie? No młoda godzina jeszcze generalnie. Proszę, aby pan radny Matysiak uzasadnił. A więc tak, uzasadniam to tym, że tak jak już mówiłem wcześniej. Głośniej, że wszyscy słyszeli, bo tak późno i każdy słabo słyszy. Mówiłem wcześniej, jest to wskazanie wójtowi tutaj etapowości postępowania w działaniu odkupienia czy przejęcia części terenu działki o numerze 13/8 w Biedrusku. Tak jak jest wskazane w punkcie A, w pierwszej kolejności uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości położonej w Biedrusku stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 13/8. Punkt B. Po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki 13/8 nabycie przez gminę od pana Ryszarda Jacia części wyżej wymienionej nieruchomości o powierzchni około 1,23 za cenę jednostkową do kwoty 66,50. Chodzi tylko o wprowadzenie zapisu o etapowości. I chciałbym w związku z tym złożyć wniosek formalny o zmianę treści oświadczenia. To jest wniosek, nie wniosek formalny, po prostu. Wniosek. Bez formalny. O zmianę treści oświadczenia na treść taką, którą pan radny przedstawił. Pan wójt, bardzo proszę. Proszę państwa, przyjęcie tego oświadczenia, znaczy ja wnioskuję o to, żebyście państwo nie przyjmowali tego oświadczenia w tej formie, która jest zaprezentowana przez radnego. Przyjęcie tego oświadczenia, proszę państwa, spowoduje, że wrócimy do punktu zero.
to oświadczenie i wykonanie tego przez wójta gminy, czyli przygotowanie w trybie artykułu 14 ust. 5 ustawy zarządzenia o zasadności przystąpienia do opracowania projektu planu, proszę Państwa, to oświadczenie gwarantuje tak naprawdę przymiot strony w postępowaniu właścicielom działek czy szeregów przy ulicy Kasztanowej. W momencie, kiedy nie zostanie wydzielona ta część, o której rozmawiamy od prawie roku, co proponuje pan Jakś, wrócimy do tego samego punktu, w którym byliśmy 2 lata temu. Wszyscy właściciele nieruchomości, wszyscy właściciele szeregów będą mogli wnosić uwagi do planu miejscowego, wcześniej zarzucać projektowi WZ-ki, bo taka była historia tego postępowania, wnosić o umorzenie postępowania. Tak zresztą się stało. Proszę Państwa, jaki był cel wydzielenia tego paska hektarowego, ponad hektarowego? No właśnie taki, że tworzymy teren zielony, odkupując od pana Jaksia to, co wcześniej sprzedaliśmy po cenie plus wszystkie opłaty i podatki, które zapłacił, to jest to 66 zł. Jednocześnie gwarantując w tym konflikcie, który przecież no, nie ma co ukrywać, tam był konflikt wtedy. Pamiętamy zebranie, burzliwe zebranie w Biedrusku, kiedy pan Jaksz powiedział, że oddaje gminie całą działkę, on nie chce mieć problemu z działką 13/8. Stanęło na wydzieleniu działki o powierzchni 1,23 hektara po to, żeby rozdzielić interesy mieszkańców ulicy Kasztanowej od interesów firmy Jakszbud, ale interesów Jakszbud realizowanych według planu miejscowego, który Rada uchwali. Ale Rada uchwali, a nie Rada przy udziale, czynnym udziale stron w postępowaniu. Tam jest chyba 20 osób, które no, dzięki temu uzyskałyby wpływ, ponieważ ich działki sąsiadowałyby bezpośrednio z działką 13/8, tak? Czy to jest cel? Cel był dokładnie odwrotny. Gminie zagwarantować i tym mieszkańcom mieszkającym tam zagwarantować rekreację i zieleń, ale jednocześnie oddzielając tym buforem dać możliwość inwestycji według koncepcji, która została przekazana. Podkreślam, koncepcji, przypominam, koncepcji, która zakładała zainwestowanie na poziomie do 20% zabudowy na terenie działki, pozostałej działki 13/8. Ona by się prawdopodobnie wtedy inaczej numerowała, miałaby inny numer ewidencyjny. Więc dlatego wnioskuję o nieprzyjmowanie tego, ponieważ, proszę Państwa, zrobilibyśmy kółko i po 2 latach dokładnie w tym samym miejscu byśmy wylądowali. Dziękuję bardzo. Najpierw pani radna Targońska się zgłaszała. Znaczy, ja chciałam powiedzieć, że nie do końca rozumiem wypowiedź pana wójta, dlatego że... Głośna pani radna. Przecież jeśli chodzi o procedurę planistyczną, każdy mieszkaniec, nie tylko sąsiad, może składać wnioski do planu. Więc jakie ma znaczenie uwagi? Jakie ma znaczenie to, czy sąsiaduje bezpośrednio z terenem objętym planem, czy też nie? Żadnego moim zdaniem. Pan Wójt, proszę bardzo. Oczywiście, że jest różnica. Proszę Państwa, wykazanie interesu prawnego w postępowaniu planistycznym jest zupełnie czym innym niż wykazanie interesu pośredniego lub obligacyjnego. Tutaj mówimy o interesie prawnym, który w orzecznictwie wyraźnie zakłada, że jest to właściciel działki sąsiedniej lub osoba, która jest w stanie wykazać interes prawny lub inny. Proszę? Nie, przy planowaniu jest identycznie. Ale nie trzeba wykazywać interesu prawnego. Proszę? Przy składaniu uwagi nie potrzeba wykazywać interesu prawnego. Pan mówi o składaniu uwagi, ale ja mówię o postępowaniu na przykład na poziomie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego czy Naczelnego Sądu Administracyjnego. A tutaj gdybyśmy zakładali taki układ, taką kolejność, to jestem przekonany, bo proszę Państwa, widzieliście nastawienie tych mieszkańców do samej idei stworzenia jakiejś inwestycji.
Więc ja zakładam, że tutaj nie skończyłoby się na grzecznym przyjęciu informacji, odrzuceniu uwagi, tylko postępowanie na pewno byłoby bardziej zaawansowane. Interes prawny i wszystkie inne interesy obligacyjne, zobowiązaniowe tak samo występują w postępowaniu planistycznym w momencie, kiedy jest na przykład uwaga odrzucona. Moim zdaniem państwo w tej chwili nie stajecie po stronie tych, którzy chcą temat załatwić pozytywnie i uzyskać dla gminy buforowy teren, który pozwoli zadowolić i jedną, i drugą stronę, tylko państwo tym stanowiskiem staracie się uzyskać przymiot strony w postępowaniu, potencjalnym postępowaniu przed sądem administracyjnym dla mieszkańców ulicy Kasztanowej. Rozumiem to, ale w żaden sposób nie posuwa nas to do przodu. Dziękuję bardzo. Pan radny Matysiak. Panie wójcie, tego jest to oświadczenie zmienione, głośno, ponieważ wczytywałem się, dowiadywałem i z tego oświadczenia właśnie poprzedniego wynikało tylko to, żeby wykluczyć właśnie te 20 parę podmiotów z tych mieszkańców, osób z ewentualnych możliwości składania uwag, czy, no nie wiem, czy to dobrze sformułowałem, uwagi, czy... Zaskarżenie uchwały. Nie uchwały. Później tak. Przy wydaniu warunków zabudowy, warunków zabudowy. I w moim odczuciu celem poprzedniego oświadczenia tylko było tą intencją. Odsunięcie tych osób od możliwości składania uwag przy wydaniu WZ-ki. Proszę pan wójt. No dokładnie pan w tej chwili sprecyzował to, co będzie się działo za pół roku i za rok. Dokładnie pan to w tej chwili sprecyzował. Proszę pana, jeżeli pan to nazywa odsunięciem tamtych osób od jakiegoś tam postępowania administracyjnego, to ja powiem tak, zgadza się, za zgodą tych osób. Była taka propozycja przedstawiona na zebraniu i tamte osoby to zaakceptowały. Pod warunkiem, że teren, który gmina wykupi, będzie terenem zielonym. Na tym zebraniu wtedy te osoby się na takie rozwiązanie zgodziły. Pod warunkiem, że nie będą miały za ogródkiem kolejnych ogrodów, bo taki był pomysł, żeby ogrody sąsiadowały z ogrodami pierwszego szeregu na działce, o której dzisiaj rozmawiamy, to 1,23 hektara. Tamte osoby nie chciały mieć sąsiadów, chciały mieć wyjście na teren zielony. I wtedy, jeszcze bez podawania tej powierzchni, 1,23 wynikało dopiero z opracowania projektu wydzielenia i jest jakby konsekwencją tych uzgodnień. Natomiast mówiliśmy o wtedy rysując na tej koncepcji teren, który byłby zadowalający dla mieszkańców. I to jest ten teren, ten hektar 23, to jest kawał działki, który zadowolił wtedy tych mieszkańców, że to jest ten bufor, który im pasuje. A jak się robi to wszystko za tym terenem? Dzisiaj chcemy wszystko uzależnić od tego, czy te osoby będą protestowały, czy nie. Ja nie wiem, może nie będą protestowały. Może nie będą, a może będą. A może jeden będzie protestował. Dziękuję. Pan radny Matysiak. Ale panie wójcie, to wtedy Rada Gminy podejmuje decyzję przy uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a przy wydaniu WZ-ki tylko i wyłącznie pan. I taka jest różnica. Pan wójt, proszę. I teraz chciałbym nawiązać do tego, co pan Przybylski powiedział. Czy państwo myślicie, że jeżeli plan zacznie się komplikować, mówiąc delikatnie, czyli ktoś po prostu nie zgodzi się z propozycją projektu, bo nie wierzę, że ten projekt będzie mógł spokojnie być procedowany gdzieś tam w biurze urbanistycznym, będzie prawdopodobnie chęć zapoznawania się z etapami tego projektowania. I to jest nic nadzwyczajnego i nic złego. To jest jakby prawo komisji, wystąpienia o poziom zaawansowania prac urbanistycznych. Proszę państwa,
tylko jest w tym wszystkim też artykuł 62, który pozwala po upływie pewnego okresu właścicielowi działki wystąpić o warunki zabudowy i uzyskać gwarancję rozpoczęcia tego procesu uzyskiwania WZ-ki w momencie, kiedy plan zaczyna być narażony na jakieś turbulencje. Mamy przykład z działką przy ulicy Łagiewnickiej. Nie jest żadną tajemnicą, proszę Państwa, że tam jest wydana WZ-ka i w tej chwili jest pozwolenie na budowę, które w każdym momencie może być skonsumowane. Nie chciałbym doprowadzić do sytuacji, bo to jest zła sytuacja. Jeżeli Rada nie może sobie dać rady z planem, inwestor zaczyna się niecierpliwić, przestaje współpracować z gminą i występuje o warunki zabudowy. I wtedy oczywiście na mnie spoczywa, słusznie Pan zwrócił uwagę, na mnie spoczywa obowiązek rozwiązania tego problemu. Zawsze należy taki problem rozwiązywać, uwzględniając interes gminy, ale szanując interesy tego właściciela nieruchomości. Czyli nie można mu odmówić tylko dlatego, że to nie podoba się mieszkańcom, to nie podoba się radnym. Trzeba spełnić jakby minimum jego oczekiwań. I dlatego mówię, że ta sytuacja na samym wstępie grozi pewnymi kolejnymi konfliktami, doprowadzeniem dokładnie do tej sytuacji, która miała miejsce 2 lata temu na zebraniu. Wycięcie tego bufora moim zdaniem jest najlepszym rozwiązaniem, optymalnym również ze względów finansowych. Bo działka 13/8, czy chcemy czy nie, została zakupiona przez firmę Jakżbud. Ja wolałbym nie zwracać wszystkich środków firmie Jakżbud za tą działkę. Nie widzę podstaw dzisiaj, żeby zwracać. Dziękuję bardzo. Pan radny Łukszo. Panie wójcie, cieszę się, że powiedział pan, że inwestor może stracić cierpliwość w pewnym momencie wystąpić o warunki zabudowy. Ja pragnę panu przypomnieć, że ponad rok temu złożyłem wniosek o wszczęcie procedury planistycznej. Wniosek, który pan wycofał z porządku obrad sesji. Obiecywał pan notorycznie, co prawie każdą sesję, że niedługo tak, niedługo tą procedurę zacznę wszczynać itd., itd. I generalnie przez ponad rok czasu nic pan nie zrobił. Dopiero sprawa ruszyła, było zebranie mieszkańców. Nie 2 lata temu, tylko w zeszłym roku. Dopiero ten temat ruszył. Także de facto, tak powiem szczerze, panie wójcie, to pan stracił czas, bo można było zacząć procedować plan, można było, a zależało to od pana i pan tego nie zrobił. Więc teraz zarzucanie nam, że wracamy do punktu wyjścia jest, no, przepraszam bardzo, ale trochę śmieszne, tak? Mógł pan to zrobić, pan tego po prostu nie zrobił. W tej chwili my pilnujemy interesu zarówno mieszkańców, przede wszystkim mieszkańców, którzy nas wybrali, a nie interesów dewelopera. No pan wybaczy, dewelopera nas nie wybierał i nie działamy w jego interesie, działać na pewno nie będziemy. To, że chcemy najpierw uchwalić plan, jest rzeczą oczywistą, tak? Zapewnimy wtedy ten bufor dla mieszkańców, który gmina może kupić i inwestor będzie pewien, że będzie mógł sobie realizować to, co będzie chciał. I to jest właśnie w tym oświadczeniu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan radny Matsiak. Nie wójcie, ja się odniosę do siebie. Jeżeli będzie to procedura planistyczna realizowana zgodnie z tą koncepcją, to nie stoi nic na przeszkodzie, aby to w przeciągu 7-8 miesięcy się zakończyło. Ja jak najbardziej i ci mieszkańcy, z którymi rozmawiałem, ulicy Kasztanowej, są jak najbardziej za przyjęciem takiego rozwiązania. Ale nie dopuszczają możliwości, kiedy pozostawią do pana i wyłącznej decyzji wydanie właśnie możliwości warunków zabudowy. Ponieważ oni tak argumentują, oni z tym terenem, czy ten problem powstał po wielu obietnicach pana, po wielu obietnicach, zapewnieniach, że będą mogli wykupić, że będą mogli powiększyć swoje działki, no i niestety tak się nie stało. Zapewniam jeszcze raz ze swojej strony i myślę, że za tych mieszkańców, którzy mieszkają przy, nie wszystkich oczywiście, przy ulicy Kasztanowej, ale no, z kilkoma rozmawiałem sam osobiście, jeżeli będzie procedowany plan w takiej postaci, jak tutaj jest przedstawiona koncepcja, jak najbardziej się zgadzają z tym i tylko do przodu, panie wójcie, wnieść uchwałę wszczynającą procedurę planistyczną. W przeciągu roku mamy sprawę załatwioną od A do Z.
Dziękuję bardzo. Pan Wójt, proszę. Znaczy, gdybym ja od Państwa miał gwarancję dotyczące... No, Państwu ja wierzę oczywiście. Tylko mamy 26 osób, które mogą podjąć w każdym momencie inną decyzję. Inną decyzję. Po prostu przyjdą, plan będzie, nie będzie im się podobał, zabudowa im się nie będzie podobała, nie wiem, układ ścieżek, dojścia i tak dalej, i tak dalej. I będą, oczywiście, gdybym wiedział, że taki będzie finał, bo za chwilę Państwo pewnie to przegłosujecie, to jest też, że można by ten plan rozpoczynać. Natomiast rozpoczynalibyśmy plan, proszę Państwa, chyba po raz pierwszy, wbrew woli właściciela nieruchomości. Czyli mielibyśmy sytuację dosyć kuriozalną, że przeciwko planowi miejscowemu być może występowałby sam właściciel nieruchomości. To nieprawda, że ja reprezentuję, ja czytałem wielokrotnie w pana wypowiedziach taki zarzut, odczytywałem taki zarzut, że ja reprezentuję dewelopera. Ja reprezentuję również osoby, które prowadzą działalność gospodarczą na terenie gminy i swoją działalnością służą mieszkańcom, którzy dzięki temu mieszkają na terenie gminy. I uważam, że to działa ogólnie jako symbioza lokalna. W Biedrusku to widać bardzo, bardzo mocno, zwłaszcza patrząc przez pryzmat jakości świadczonych usług przez firmę, o której rozmawiamy. Usług budowlanych, nie mówię o innych. Gdybym miał taką pewność, a Państwo nie możecie tej pewności niestety mi dać, bo Państwa władza ogranicza się do tej sali, a nie wpływa w żaden sposób na autonomiczne decyzje właścicieli sąsiednich nieruchomości. Pewnie, że plan jest lepszym rozwiązaniem. Natomiast WZ-ka, po co wymyślono WZ-kę? WZ-kę wymyślono po to, żeby mogła zastąpić plan wtedy, kiedy planu nie ma albo nie można go uchwalić. I ustawodawca wyraźnie wskazał 9 miesięcy na to, żeby Rada poradziła sobie z problemem planu. Po tym okresie właściciel może wystąpić o wydanie WZ-ki w ciągu tam 3 czy 4 miesięcy. Gdybyście Państwo napisali, ostatnie zdanie, gdybyście Państwo w tym stanowisku napisali, plan miejscowy z wyłączeniem wydania warunków zabudowy. Wtedy mnie obligowałoby to do tego, żeby mówić, niestety nie, proszę iść do sądu administracyjnego z tym stanowiskiem i uzyskać do SKO, żeby SKO powiedziało, że to jest nieważne. Prawdopodobnie SKO by tak orzekło. Dziękuję bardzo. Pani Radna Garbońska. Ja chciałam wnioskować o zaprzestanie już dyskusji i podjęcie głosowania. Dosłownie jest wniosek formalny. Tak, głosujemy wniosek pani radnej Targońskiej o zakończenie dyskusji nad tym oświadczeniem. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego wniosku? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. 10 radnych jest za. Kto jest przeciw? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 5 przeciw. Wniosek pani Targońskiej przeszedł. W takim razie głosu wniosek formalny nie było. Tak, pan radny nie zgłosił wniosku żadnego. Ogłaszałem wniosek, ale powtórzę jeszcze raz. Głośno i wyraźnie. Składam wniosek o zmianę treści oświadczenia Rady Gminy z dnia 29 września 2016 roku w sprawie stanowiska wobec przedłożonego Radzie Gminy Suchy Las oraz wójtowi Gminy Suchy Las przez pana Ryszarda Jaś listu intencyjnego z dnia 4 maja 2016 roku w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Biedrusku stanowiącej działkę o numerze inwestycyjnym 13 przez 8. Treść oświadczenia przedłożyłem Państwu, jest Państwu znana. Chciałbym tylko jeszcze podkreślić, że to oświadczenie
jest również, czy do poprzedniego oświadczenia została dołączona mapka, żeby traktować tą mapkę tak, jako całość. Jako całość. Żeby to treść oświadczenia zmieniała. Dokładnie. Tylko treść oświadczenia jest zmiana. Kto z Państwa jest za przyjęciem zmiany treści oświadczenia? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. 8 radnych za. Kto jest przeciw? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedmiu radnych. Oświadczenie zostało przyjęte. Teraz cały projekt. To jest całość? Cały projekt. Najpierw przegłosowaliśmy teraz zmianę. Tak. Teraz musimy przegłosować całość. Teraz mapkami, dobrze. Cały punkt. Głosujemy w takim razie, proszę Państwa, całość, czyli oświadczenie ze zmianami i dołączona do tego mapka. Tak jak to było, miało miejsce przy poprzednim oświadczeniu. I list. Cały punkt. Momencik, tak? Muszę zróżnić. Kto z Państwa jest za przyjęciem oświadczenia Rady Gminy Suchy Las w sprawie stanowiska wobec przedłożonego Radzie Gminy Suchy Las oraz wójtowi Gminy Suchy Las przez Pana Ryszarda Jaksi, listu intencyjnego z dnia 4 maja 2016 roku w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Biedrusku stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 13/8. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Kto jest przeciw? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedmiu, radnych, sześć. Oświadczenie zostało przyjęte. Co Pan Radny życzy, chce coś powiedzieć? Tak. Ale przejdziemy do następnego punktu. Ja się zgłaszam. Chciałbym się albo przewodnicząca udziela głosu, albo nie. Proszę bardzo, Panie Radny. Chciałbym tylko podkreślić, Panie Wójcie, że to oświadczenie, tak jak już wcześniej wspomniałem, jest również załącznikiem graficznym i radni głosujący za tym oświadczeniem, tak jakby przyjmują do wiadomości i akceptują ten rysunek graficzny. To jasne dla Państwa. Proszę Państwa, ogłaszam przerwę w obradach sesji do 5 października do godziny 16:30. Thank you.